Wiesz co? Te obrazy są całkiem ładne. Jeśli nie znajdziemy skarbu, sprzedajmy je muzeum. Poszukajmy tych wzorów. Okej, tak tylko mówię. William Mays. Amerykanin? Nie. Tak, z Rhode Island, jak Thomas Tew. I po krzyku. Hej, siedzisz jeszcze w wieży? Tak, właśnie z niej zszedłem. O co chodzi z tym zdjęciem? Później ci opowiem. Na razie powiedz, kto jest kim. Delfiny to Richard Wand. Trójząb to Joseph Farrell, a dwie ręce z perłą to William Mays. Okej, świetnie. Zostań gdzieś, gdzie masz dobry zasięg. Na wszelki wypadek. Czekaj, Nathan, znalazłeś skarb? Jeszcze nie. Muszę rozpracować mechanizm. Odezwę się. Książki, globus, ten cały Wand wygląda na uczonego. Richard Wand był kapitanem Delfina. O, konkurował z Baldridge'em o nagrodę za najlepszą perukę. Ej, Sally, pomożesz? Robi się. Dzięki. Prosto? A kogo to obchodzi? No, mnie. A, spójrz na twarz Farrella. Nie. Wolałby być gdzie indziej. No i nic.